Hej dzieciaki, cześć! Witajcie na kanale! Kocham rybawki! A my dzisiaj razem z Majeczką przygotowałyśmy dla Was ogromny zestaw od Maja Enchantimals! A w środku mieszka panda! No i ten zestaw ma aż 60 cm. No to co, za chwileczkę sobie go rozpakujemy i zobaczymy z bliska, jak on wygląda. To co, Maja? Rozpakujemy? Wow, super! Tak prezentuje się piękny domek na drzewie pandy od Enchantimals. Tutaj z przodu mamy mnóstwo akcesoriów, które za chwileczkę będziemy musiały dopasować do naszego domku. Jak na razie Ci się podoba zestaw, Maja? Bardzo. Fajny jest, co? Na razie super. Super. I jakie my tutaj na przykład mamy pomieszczenia? Możesz już coś powiedzieć? Łazienkę. Łazienkę. A gdzie tutaj mamy akcesoria do łazienki? Tu jest chyba kibelek do łazienki, tak. No. Co dalej? Pokój, sypialnie. Wow, to chyba tutaj mamy łóżko. O, tu jest, tam panda na nim siedzi. Dobrze. A tutaj mamy takie drzewo i tutaj pewnie zawiśnie ta huśdawka, co? No to co, nie ma co przedłużać. Zaczynamy zabawę i układamy cały domek. No to najpierw znajdujemy się w toalecie Enchantimals. Maja, wstaw tutaj ubikację. Dobrze, tutaj może teksturę z brzegu. Świetnie. Dobra. No i teraz przydałoby się tutaj daszek dostawić, prawda? Mamy taki ładny tutaj różowy daszek w drugą stronę. Tak, przepraszam. I tutaj mamy takie fajne zielone liany, jakby zobacz. To jest jakby taki taras tutaj na górze. Wow, super to wygląda. Poczekaj, dobrze to jest złożone. O, teraz jest ok. No to teraz przejdziemy z krawek dalej i włożymy co? Huśdawkę! Proszę bardzo, spróbujesz? Zobaczcie, tutaj są takie, tutaj są huśdawka i ma kształt. Takie kształty pandy. No, o wow, świetnie. Te siedzonka faktycznie mają uszka jak panda, ale zobacz, co ja tutaj mam. Pandę! Ojeju! Słodziutką pandę. Ona chyba tu musi wejść. To jest dla niej siedzonko z tym uchwytem. Poczekaj, spróbuję tutaj włożyć. Na pewno? Mi się wydawało? A może nie? No dobra, to, bo to jest tu mniejsze. Dobra. Dobra, to tu ją włożymy. O, okay. I może się bujać. Buju. Ojeju, spadła. Teraz znajdujemy się w kuchni Enchantimals i Majeczka wszystko ładnie poukłada. Najpierw tak. Wam pokażę. Tutaj mamy stoliczek. A na nim owoce. Tak, na nim owoce i tutaj dwa krzesełka ładne. To Maja, poukładaj. Tutaj może tutaj samego brzeszku. Dobrze. Stoliczek i jeszcze jedno krzesełko, proszę. Chyba dla pandy to najpierw. No chyba tak. Ślicznie to wygląda. I tutaj jeszcze coś mamy, zobacz. To są chyba napoje. To chyba tutaj są. A właśnie, albo może na półeczkę jakieś słoiczki. Tak, to są słoiczki. Tak prezentuje się kuchnia Enchantimals pandy. Śliczna jest. A teraz przechodzimy do sypialni. Przechodzimy teraz do sypialni Enchantimals Maja. Na sam początek może umieścimy właśnie daszek. Tak, tak. Proszę, spróbuj teraz tutaj go spróbuję dołączyć. Tutaj, dobrze. Tutaj, i tutaj też? Tutaj też. Czekaj, już prawie mamy. Okej, okay. I jeszcze troszeczkę. O, już chyba jest okej, okay, weszło, okej. Okay. No i teraz oczywiście musi być łóżko dla Enchantimals, ale zobaczcie, tutaj śpi Enchantimals, a tutaj ta malutka panda. To proszę, ułóż. Tak, super. No i mamy, jak pięknie to wygląda. Cały domek jest już udekorowany i zrobiony, więc czas wprowadzić naszą Enchantimals do swojego domku na drzewie. Maja, gdzie najpierw nasza Enchantimals pójdzie? Może najpierw pójdzie do kuchni, później do sypialni. Tak. Później może załapać jakąś tafkę. No dobra, no to może taras, a później najpierw zaczniemy od rozrywki, więc niech idzie sobie na zjeżdżalnię i bujawkę. No to Enchantimals już się ładnie buja na swojej huśdawce. Ale super, razem ze swoim przyjacielem pandą, prawda Maja? Widać, Maja ją fajnie huśda. Super! No świetnie. To może teraz przyjdziemy do kuchni. Świetny pomysł, zobaczyć. Maja. No to możemy przejść do kuchni. I przyjaciel też chce. Dobrze, to weź jej przyjaciela. I teraz zobaczcie, zaczniemy. Co robią. Wow. Bo przygotowała dla nich owoce. No super, to będą teraz jedli owoce, tak? Ekstra, może ją posadzimy też tutaj, damy radę. Wow, usiadła i razem przekąszają sobie jakieś słodkości i owoce, super. Jeśli byli już w kuchni, to może teraz pójdą do toalety. Tak, na pewno muszą. Muszą chyba skorzystać z toalety, więc... Oj.
Pando. No to ja bandę Ci zaraz dam. Najpierw pójdź z pandą. Dziewczynką pandą. Dziewczynką. I chyba teraz musi skorzystać z toalety. Super. A panda może stanąć obok. No to teraz panda może też wjechać windą do góry do swojej przyjaciółki z Enchantimals. Widzę już tutaj panda na nią czeka, więc dajemy tutaj na łóżko również pandę, a winda jedzie z powrotem w dół. O, a gdzie jest mój przyjaciel panda? Gdzie ona się podziała? Chyba skrada się tam do góry na drzewko. Ojejku, cześć pando. Chyba weszłaś przed chwileczką po tych schodach specjalnych. Podoba Ci się ta kryjówka, prawda? Maja, super, co? Fajną ma kryjówkę panda. Do pandy wybrało się kilka przyjaciółek. To są tylko niektóre przyjaciółki, no bo panda posiada ich jeszcze więcej. Mamy tutaj Felicicot na przykład, mamy tutaj jakieś jagnie, są naprawdę prześliczne, ale popatrz, jakie one są kolorowe. Mieszkają w swoim magicznym, zaczarowanym lesie Enchantimals. Maja, powiedz, jak Tobie się spodobał ten cały zestaw? Bardzo. A co najbardziej Ci się spodobało? Mi chyba się najbardziej spodobała ta huśtawka. Huśtawka, bardzo fajna jest. I kryjówka pandy. I kryjówka też jest ekstra, masz rację. A mi się na przykład spodobała sypialnia oraz kuchnia. Są bardzo ładne i fajne, prawda? Tak. A Wy, kochani, koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Wy również posiadacie taki wielki, ogromny zestaw z Enchantimals. Dodajcie oczywiście lajki, czyli łapki w górę i zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki. A my Was z Majeczką serdecznie pozdrawiamy i mówimy do zobaczenia!